Dzień dobry kochani, dzień dobry Facebook Live, dzień dobry wszyscy moi znajomi, przyjaciele, wszyscy, którzy jesteście tutaj, którzy mnie oglądacie teraz. Dzisiaj dzień 38 mojego wyzwania i powiem wam, przyznam się, że prawie bym dzisiaj zapomniała. Wiem, że nie jest jeszcze koniec dnia i pewnie gdzieś moja podświadomość by jak zwykle zapukała i powiedziała: hej Sylwia, musisz zrobić live, zapomniałaś, ale pewnie byłabym już wtedy w bardzo takim piżamowym nastroju, bo właśnie sobie pomyślałam, kurczę, mam jeszcze tyle czasu, co tu jeszcze mogę zrobić, i nagle coś mi zadzwoniło w uszach, że przecież ja jeszcze nie zrobiłam dzisiaj live'a, jeszcze dzisiaj nie zrobiłam live'a wyzwaniowego. Cześć Januszu, witaj Jolu, cześć Ewo, witaj kochana ponownie. A nie zrobiłabym tego live'a i zupełnie może by gdzieś mi to wyleciało z głowy, dlatego że dzisiaj właśnie kończyłam trzeci dzień warsztatu Odzyskać swoje życie. Warsztatu, który był o bardzo trudnym temacie związanym z uzależnieniem absolutnie od każdej rzeczy, która gdzieś zabiera nam wolność i zabiera tak naprawdę nam godność i szacunek i takie mocne wewnętrzne połączenie i świadomość tego, kim naprawdę jesteśmy jako ludzie. Cześć Agnieszko i witaj Malwinko kochana. Cześć Dariuszu. I dzisiaj kończyliśmy ten warsztat, tak naprawdę to nie kończyliśmy go, bo jeszcze mamy jeden dzień w piątek, kiedy będą pytania i odpowiedzi, ale dzisiaj już mieliśmy taki bardzo mocny, zamykający proces. Proces, słuchajcie, który absolutnie przekroczył moje jakiekolwiek najśmielsze oczekiwania. To, co się tam działo, to, czego osoby doświadczyły, to było gigantyczne wow, absolutne wow. Jaka zmiana się zadziała, ożywiona cudownie po pięknej medytacji. Cieszę się, kochana. Cieszę się, Jolu, że to cały czas w Tobie jest, bo wierzę, że to nie tylko chwilowy proces, to się po prostu dzieje. I dzisiaj chcę się z Wami podzielić takim króciutkim wręcz, taką króciutką zajawką, którą właśnie na tym warsztacie mieli okazję doświadczyć wszyscy uczestnicy, którzy byli. I wciąż mogą doświadczyć, ponieważ ten warsztat jest zupełnie bezpłatny do 21 listopada i każdy może z niego skorzystać. Każdy, kto ma ochotę, a u mnie na profilu prywatnym w moim w zdjęciu w tle ten warsztat jest, wystarczy kliknąć, wejść na stronę, zapisać się, dostaniecie mailem link do grupy i na grupie są 3 live'y i zadanie. I zadanie, które jest do wykonania. Wszystko po to, żebyście mogli spojrzeć trochę z innej strony na ten aspekt. Ten aspekt, który dla wielu osób jest czymś bardzo mocno wstydliwym albo czymś, co takie piętno przybija na naszym poczuciu i na tym, kim jesteśmy i jak siebie widzimy. I dzisiaj właśnie poruszaliśmy bardzo, absolutnie bardzo ważny temat. Cześć Karolina, witaj Aniu, cześć kochana. Temat tego, że czym innym jest świadomość i czym innym jest, że ja wiem i ja rozumiem, a czym innym jest to, co jest w naszej podświadomości. Czyli obrazy jakby i nasza wiedza i to, w co my wierzymy z poziomu świadomego naszego umysłu nie jest tym samym, co ma nasza podświadomość. I bardzo często jest tak, że my gdzieś coś już rozumiemy, i staje się to dla nas oczywiste, i staje się to dla nas jasne, i przyjmujemy to do siebie, i przyjmujemy wiedzę, i przyjmujemy teorię. Cześć Marcinie. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w naszej podświadomości. Nasza podświadomość robi swoje i ona ma swoje pomysły na to, jak będzie przyjmować dany proces. I bardzo często następuje ogromny rozjazd. I dzisiaj właśnie mieliśmy możliwość doświadczyć tego, czyli osoby, które brały udział w tym warsztacie, miały wizerunek siebie już jakiś wypracowany. Część osób już była po terapiach, czasem wieloletnich i pogodzonych z tym, co się dzieje, z szacunkiem do siebie. Natomiast podświadomość pokazała coś innego. I teraz obraz, który jest w podświadomości, jest obrazem, który wychodzi na pierwsze miejsce. Czyli to, kim ty siebie widzisz, kim podświadomość ciebie widzi, to jest to, co pojawia się w Twoim życiu. To jest trochę jak to, co się dzieje za kurtyną. Czyli ta Twoja świadomość to jest taka kukiełka z przodu na scenie i ona może wyglądać ok, natomiast wewnętrznie
ona będzie się czuć, zachowywać i reagować, szczególnie w sytuacjach, w których jest dużo emocji, tak jak się czuje i reaguje i odbiera ją podświadomość. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja określając siebie na przykład jako osobę uzależnioną od czegokolwiek, cześć Darotko, hej kochana, osobę uzależnioną od czegokolwiek, ja będę siebie widziała w jakiś sposób i w procesie, który będę robić sama dla siebie, kiedy wejdę w ten proces, to będę siebie widzieć w określony sposób. Określony sposób mam na myśli, że będę tam mieć jakąś postawę, jakąś posturę, jakiś wyraz twarzy, że w jakiś sposób konkretny będę ubrana, że wokół mnie będzie jakieś konkretne środowisko, konkretne otoczenie, że w jakichś barwach konkretnych będę siebie widzieć, że będę mieć nawet ja osobiście odczucia i emocje względem tej siebie, którą tam widzę, które nie do końca będą fajne. Może będę patrzeć na siebie z politowaniem, może będę patrzeć na siebie z taką niechęcią. To jest to samo, jak patrzymy na siebie w lustro. Kiedy podchodzimy i patrzymy na siebie z uważnością w lustro, pamiętam jeden taki warsztat, który był cholernie ciężkim dla mnie warsztatem, gdzie stawało się nago przed lustrem i trzeba było na siebie patrzeć. I trzeba było na siebie patrzeć naprawdę centymetr po centymetrze, i zauważać, co się dzieje z naszym ciałem, jak nasze ciało reaguje. I to było straszne, ponieważ wtedy uświadomiłam sobie, jak bardzo nie akceptuję siebie i swojego wyglądu, jak bardzo siebie nienawidzę tak naprawdę. Bo kolejnym krokiem było znaleźć taką część w sobie, którą kochasz. I ja tej części nie znalazłam. W ogóle, żadnej. Uważałam, że wszystko, co widzę, jest obrzydliwe i brzydkie. Gdzieś zawsze widziałam jakąś niedoskonałość, coś, co mi się nie podobało. Teraz to, co w tym procesie robimy, to w tym procesie robimy coś podobnego, czyli jakby widzimy siebie w lustrze i to lustro jest naszą podświadomością, czyli ten obraz w lustrze to jest obraz siebie, który mamy w podświadomości, a który decyduje o naszym życiu. I teraz, jeżeli ja siebie widzę jako taką zalęknioną, smutną, w przyćmionych światłach, zmarzniętą, skuloną, niepewną, to jest to, kim ja jestem w życiu. I owszem, zdarzają się momenty wzrostu, momenty tak zwanej chwały i takiego wow, kiedy ja promienieję, ale w tych kluczowych sytuacjach, w tych, w których dzieją się emocje, a emocje odpowiadają za wszystko w naszym życiu. Emocje są tym, co nas ukierunkowuje, a co tworzy wiele rzeczy, wiele przekonań, wiele sytuacji, powoduje, że my się w jakiś sposób zachowujemy. Więc w tych sytuacjach kluczowych, emocjonalnych, tam będzie wychodziła na pierwszy plan właśnie ta zalękniona Sylwia. I to będą sytuacje zwyczajne, to będą sytuacje wtedy, kiedy ktoś na przykład odwoła sesję ze mną, albo to będą sytuacje wtedy, kiedy ktoś powie coś nieprzyjemnego, to będą sytuacje, kiedy ktoś mnie jakoś skrytykuje, to będą sytuacje, kiedy ktoś będzie na mnie krzyczał lub jakaś awantura się rozkręci. To będą sytuacje, w których ja poczuję zagrożenie i poczuję, że tracę grunt pod nogami. To wtedy będzie wypływało, czyli wszelkiego rodzaju jakieś nieprzepracowane nasze rzeczy, jakieś cienie, jakieś lęki, to wysuwa się na pierwszy plan. I to pięknie, absolutnie pięknie pokazuje nam proces. I teraz to jest jakby pierwszy krok, czyli to, jak my siebie widzimy. Podświadomość, jak w podświadomości my jesteśmy zobrazowani, a drugim krokiem jest zmiana, ponieważ ja już mówiłam, że proces jest jednym, czyli tych procesów tak naprawdę to my możemy mieć od cholery w życiu, my możemy całe życie procesować. Będziemy robić proces za procesem, proces za procesem, proces za procesem i nic się nie zmieni. Dlaczego się nic nie zmieni? Bo proces dotyczy przeszłości, tego, co już było. A to, co jest teraz, to jest teraz. I teraz, żeby teraz się zmieniło i żeby przyszłość się zmieniła, musi się zadziać coś nowego, musi być wprowadzone coś nowego. I w trakcie swojego doświadczenia, pracy ze sobą, ale też prowadzenia innych osób, zauważyłam, że ludzie docierają do pewnego punktu i potem nie mogą przeskoczyć dalej. Jest coś, co jakby blokuje ten przeskok, tak jakby jakiś limit, jakby jakiś sufit się pojawiał, do którego dochodzą i po prostu powyżej już nie mogą.
I kiedy zaczęłam jeszcze głębiej z tym pracować, najpierw ze sobą, jak z każdą rzeczą, najpierw ze sobą. Cześć Magda, hej kochana, miło mi jest Ciebie widzieć. To kiedy zaczęłam ze sobą pracować, to odkryłam, że tym sufitem jest to, że nie ma nic nowego, czyli ja nie wiem, co dalej. Cześć Milena, hej kochana. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, jak dalej. Nie znajduję nowego pomysłu, nowego działania. I to nowe musi być inne niż wszystko to, co było wcześniej. Cześć Kamilu, hej. Więc jeżeli nie ma nowego, ja nie wprowadzam nowego, to się zatrzymuję na tym pułapie. I finał. I owszem, przerabiam pewne rzeczy, ale nowe się nie pojawia. I teraz uwaga, nawet jeśli nowe się pojawi, to powstaje jeszcze jedna rzecz. I o tym też mówiłam dzisiaj na tym warsztacie. Tą rzeczą nową, która powstaje, jest to, że jeżeli my się zmieniamy, to nasza percepcja świata zewnętrznego i osób wokół nas nie ulega zmianie. Co to znaczy? Że jeżeli na przykład jestem w związku i ja się zaczynam rozwijać i zaczynam zmieniać się, ale mój partner stoi w miejscu i mój partner nic ze sobą nie robi, to mimo, że ja będę się zmieniać i mimo, że będę mieć więcej empatii do tego jego nic nie robienia, to mój wizerunek jego osoby pozostanie w określonym świetle. I teraz to jest bardzo głęboko w naszej podświadomości zakorzenione. Dziękuję. Bardzo mocno. To jest tak mocno, że to jest jak wyryte w tablicy. Jeżeli ja na samym początku postrzegałam go jako i tak dalej, nie będę już tu używać kolokwializmów, bo byłyby same x-y i jakieś znaki zapytania i małpki i cała reszta. Jeśli ja będę go tak widziała i tak go widziałam przez wiele, wiele lat i zaczynam wychodzić, to oczywiście zaczynam zmieniać się, zaczynam też inaczej trochę patrzeć na to, co się z nim dzieje, ale moja podświadomość ma zakodowany obraz jego, ten stary. Żeby się o tym upewnić, można zrobić bardzo proste doświadczenie, wchodząc w proces, w taką jakby swoistą medytację, gdzie pozwalamy sobie zobaczyć tego naszego partnera, jak on się nam jawi, jak my go widzimy w tym lustrze. I osoby są absolutnie zaskoczone, ponieważ okazuje się, że pracują od lat w jakiejś terapii i wiele rzeczy się zmieniło, a tu w lustrze nagle widzą obraz straszny, taki jak wcześniej przed terapią. Tego swojego partnera, czy rodziców, czy bliskich. I to się nie zmienia. I teraz, jeżeli ten obraz nie ulega zmianie, to znaczy, że nieważne ile ja roboty wykonam, te osoby będą cały czas reagowały na mnie i odbijały to wszystko, jak ja je widzę. Jeśli ja kogoś będę widziała jako syna i tak dalej, kogoś, kto jest niedobry, kogoś, kto jest zły, to ta osoba będzie cały czas miała tą etykietkę przyczepioną i z poziomu tej etykietki będzie reagowała. I zmieniając ten obraz w podświadomości, zmieniam całkowicie naszą relację. I to jest coś absolutnie niesamowitego. I ja tutaj zadałam pytanie na moim profilu prywatnym. Jak to by było? Jaka jest Twoja pierwsza myśl? Jaka byłaby Twoja pierwsza myśl, gdybym Ci powiedziała, że jedna sesja jest w stanie uwolnić Cię od traumy? I pojawiło się ogrom różnych odpowiedzi i były i tak, wierzę, że tak, że nie wierzę, że to niemożliwe, że no dużo, dużo różnorakich odpowiedzi. I chcę Wam powiedzieć, o tym też mówiłam na warsztacie, ale tu jeszcze wspomnę, że człowiek jest tak bardzo utożsamiony ze swoją przeszłością, tak bardzo utożsamiony, tak bardzo trzyma się kurczowo tego, co się wydarzyło, że puszczenie tego na jednej sesji staje się dla niego zbyt bolesne. I to jest mechanizm naszego umysłu, ponieważ nasz umysł wytworzył tożsamość nas, osobowość związaną z przeszłością. Jeśli zabieram komuś przeszłość, czytaj, traumy, trudne doświadczenia, krzywdy, bóle, lęki, całą masę wszystkiego, to zabieram tą tożsamość. I co teraz zostaje? No to kim ja jestem? To jak ja nie będę mieć tej traumy z tego dzieciństwa, to jak ja nie będę pamiętać tych wszystkich strasznych rzeczy, które mi zrobiono, no to kim ja teraz będę? No właśnie, kim będziesz? To jest powód, dla którego ludzie nie chcą
żeby to szybko znikało. I teraz nie to, że to niechcenie jest z poziomu świadomego, to niechcenie jest z poziomu podświadomego. I kiedy zdarzają się momenty, kiedy wchodzimy na sesję, w proces i docieramy do takiego punktu, kiedy mamy możliwość decyzji i zmiany, to człowiek się wycofuje. I bardzo wiele osób się wycofuje i nie chce, by zmiana nastąpiła. Ale są osoby, które są otwarte. I dzisiaj na przykład miałam taką sesję z niesamowitą kobietą, gdzie przez ostatnie 3 sesje właśnie stosowałyśmy tą technikę pracy, zmiany obrazów, podświadomości. To, co się zadziało, było czymś niesamowitym, ponieważ ta technika powoduje, że zmiana dzieje się natychmiast po zakończonej sesji. Natychmiast. Nie ma czekania ileś czasu, aż to się osadzi. Nie ma procesów więcej, nie ma łez. Chyba, że łzy szczęścia. Zmiana jest natychmiast, ponieważ następuje zmiana w tym, jak postrzegasz daną rzecz. Wszystko to, jak coś postrzegasz, jest tym, jak to jest w Twoim życiu. Jeśli ja postrzegam bogatych ludzi jako skurwieli, to zawsze bogaci będą mi się tak kojarzyli, ale tym samym ja nie będę nigdy bogata, ponieważ jak mogłabym chcieć być skurwielem? Jeśli ja będę postrzegać mężczyzn jako tych, którzy krzywdzą i są wredni, i są niedobrzy, i w ogóle najgorsi na świecie, to tacy się będą pojawiać w moim życiu. To a B, cały czas będę ich tak postrzegać i tylko takich będę widzieć. I nie pojawią się wokół mnie inni, ponieważ to by zaprzeczało mojemu wierzeniu. A nasz umysł nie jest umysłem, nie jest mózgiem. Nasz umysł jest energetyczny, jest energią, jest wibracją, jest konkretną częstotliwością, która nadaje. Jeżeli nadawanie tej częstotliwości wygląda, mężczyźni to wredni i tak dalej, i taka jest częstotliwość, to odbierać tą częstotliwość będą tylko ci, którzy są z tą częstotliwością zgodni i tylko oni do mnie przyjdą. Każdy inny po prostu tego nie odbierze. To jest tak jak nadajnik radiowy i fale radiowe. Jeśli odbierasz na FM, to odbierasz na FM, to nie odbierzesz na LW czy jakiejkolwiek innej. FM to FM, nie odbierzesz długich fal, ani nie odbierzesz krótkich, jeśli masz ustawiony nadajnik, odbiornik radiowy na FM. Po prostu nie odbierzesz, ten sygnał do Ciebie nie dotrze. Więc wszystkie treści, które będą do Ciebie docierały, będą zgodne z tą falą, na której nadajesz. Żeby to zmienić, potrzebujesz wyjść wyżej, ale potrzebujesz nie tylko pewne rzeczy z sobą zrobić, ale potrzebujesz zmienić obraz w sobie. Zmienić obraz, kim dla mnie są mężczyźni, kim dla mnie są bogaci ludzie, czym dla mnie są pieniądze. Jeśli pieniądze śmierdzą i mam takie przekonanie, to mogę się usrać i pracować do usrania z tym przekonaniem, jeśli nie zmieni się moje widzenie w podświadomości. Jeśli mój obraz w podświadomości nie ulegnie zmianie, to mogę się zajechać w procesach. Natomiast mogę zrobić jeden proces, który zmieni wszystko, ponieważ podświadomość dyktuje warunki. Wszystko to, co masz zakodowane w podświadomości, to jak podświadomość widzi Twoją przeszłość, jest tym, co się dzieje obecnie teraz u Ciebie. I zmiany, które się dzieją, kiedy pracujemy w ten sposób, są niesamowite i ludzie są zaskoczeni, ponieważ sesja na przykład, która trwa godzinę, standardowo mamy sesję godzinną i proces, w który wchodzimy, taki normalny proces, gdzie pracujemy z traumą, on trwa około 45 minut. A tu, przy tej pracy, on trwa kilkanaście minut. I nagle kończymy i jest takie wielkie... I to już? Koniec? Wow, o wow, jak szybko. Jest taka konsternacja. A gdzie łzy, a gdzie płacz, a gdzie dramat, a gdzie lament? Jeżeli ktoś jest na to otwarty, bo to też od tego zależy, na ile jesteśmy otwarci na taką pracę, to płynie bardzo szybko, po prostu. Wszystko jest w nas, kochani. Jeżeli patrzymy na siebie, jak na istoty, które muszą się umęczyć, ucharować, zajechać, to tak będzie. Ale jeżeli spojrzymy na siebie trochę wyżej, w sensie szerzej, że jesteśmy nie tylko ludźmi, którzy mają ciało fizyczne, ale mamy coś potężniejszego niż ciało fizyczne. I tym czymś jest nasza duchowość i tym czymś jest również nasza mentalność, nasz umysł,
to jeżeli poszerzymy ten umysł i uwolnimy go i będziemy wiedzieli, jak z nim pracować, jesteśmy w stanie absolutnie wszystko zmienić, dosłownie w ciągu chwili. Ci z Was, którzy mają ochotę jeszcze wskoczyć i ten warsztat, doświadczyć tego warsztatu i tego, co się na nim dzieje, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Do 21 listopada on jest zupełnie bezpłatny. A 22 zaczniemy coś kompletnie niesamowitego i nawet nazwa sama za siebie mówi, a jest kompletnie inna niż wszystkie. I wiem, że to, co będziemy robić, to, czego będziemy doświadczać, będzie trudne do zmieszczenia w naszych umysłach, ale będzie cudowne i piękne, ponieważ warsztat będzie dedykowany wszystkim tym, którzy chcą pokochać siebie, którzy chcą siebie zaakceptować, którzy chcą przede wszystkim pokochać siebie bezwarunkową miłością, a dzięki temu dotrzeć do najgłębszej istoty, jaka w nas jest, najpiękniejszej, najcudowniejszej i zacząć tworzyć życie na pstryknięcie wręcz palcami. Dziękuję Wam za to, że dzisiaj byliście ze mną. Właśnie przyszła moja najmłodsza córeczka, także kończę. Żegnam się z Wami, widzimy się jutro. Dużo buziaków dla Was, cudownego wieczoru i cudownej nocy. Do zobaczenia. Pa!